drogi są. No, jaka to następna miejsca być będzie? Grabów nad Pilicą, Ostrzeszów, Syców. Ty no, Grabów nad Pilicą to jest tam kołaśki. Tfu, nad Prosną. No. Grabów już mi się... Nie, Grabów nad Prosną, poprawił się. Mówię na to wiesz. Nie, to jest na Wielkopolskie. Na Syców nie jedziemy. No, to już jest Wielkopolskie. Agata mówi, drogowskaz na Syców jest. Czyli już tak... No to już tak bliżej niż dalej. Powiedz, że mijamy szkołę właśnie. Agata mówi, że mijamy szkołę. Ciekawe, czy tam ciocia Ewa jest. Może ktoś zdało mojemu dziecku się tak ostatnio dowcip wyostrzył, że to szkoła mała. Posłuchaj, no jakieś ten, jakieś pieczywo. Jakieś... O, to świata ludzie. To wystarczy. To wystarczy tego pieczywa. Bo tak wiesz. Muszę pogadał pierwszy ukon. No, bo ten... Ewa, oni dużo nie będą jeść, bo Agata teraz przystąpiła ze mną do klubu grubasów i skrupulatnie notuje, co je. Będziesz ich targać do domu z powrotem, nie? No to takich ludzi już nie chcą próbować, bo to krótko w wazonie. Uciekło znowu. Nie, wygląda na to, że po prostu coś się zawiesiło w oprogramowaniu i dlatego trzeba było go, wiesz, metodą z tego. Zasięg, a potem nie mógł znaleźć bez. Na targu wzięła te piwonie, ale nie miały wzięcia. Były za mocno rozwinięte, to raz, a dwa mówi, zrobiło się ciepło i momentalnie tego. I zaczęły po prostu, wiesz, bronić się przed utratą wody i po prostu opadły, znaczy wiesz, liście im takie się zmienione zrobiły, nie? Mówi, wprawdzie one później wstaną, no ale to nikt nie kupię, oczywiście, no każdy chce tak, żeby jak najświeższe były. Do pomidorów powinna dodawać. Trampoliny prawie w każdym ogródku stoją. O, wesele.
imprezie, więc to chyba wszyscy goście weselni albo do kościoła, albo już na ten, na przyjęcie. No to będziemy. Stawiałam, że się do kościoła jeszcze. Pomimo czwartą, tak. No ale dużo nie. No bo to tak jak wiesz się z tym. To takie ten, wszyscy nie. Teraz samochodem każdy. A zwłaszcza na wsi. Na wsi to jest konieczne, bo to wiesz. Kościół gdzie indziej, miejscowość gdzie indziej, tak, to jest inny kawałek do przyjechania. O, tu też Agata, widzisz, stary stoi i macha skrzydełkami pływał. A, i tam trzech tam chyba. I ten jeden z tych trzech tak samo podnosił skrzydła do góry. Duże już są te małe. Balonikami dom był ubrany, więc kto wie, czy stąd nie ruszali. Czek stoi z jednym. A patrz, ile tej słomy na polach zostało. Wygląda na to, że przedtem te wszystkie słowa szły do obór, nie? A teraz nie ma takiego zapotrzebowania na słomę. Że ten leśny dwór, ta knajpa przy tym jeziorku, no tak w sumie fajnie, ale w przypadku jakiegoś wesela to... Niebezpiecznie przy tych stawach, tak. Nie, bo kiedyś tak właśnie na temat Woodstocku, że fajnie by było jakaś woda w pobliżu. I zaraz padło, kurczę blady, ale byłoby się potopiło, tak? Pierwszy Woodstock, na którym byliśmy w Żarach, no. I ta masa tych pijanych dzieciaków leżących tam, wiesz, po parkach. No. To robi takie porażające wrażenie, no. Ale wiesz, prawdę mówiąc, wolę tych pijących, śpiących i się, znaczy, w miarę przyjaźni zachowujących, niż po tych klubach, gdzie wiesz, gdzie się naćpają, a potem wiesz, pchnięcia nożem jedno za drugim. No. Przecież jak myśmy, wiesz, mieli w soboty dyżury, to najczęściej ze 3-4 pchnięcia noże były w klubach, no. I weź idź do klubu, tak? Jak się takich, wiesz, naćpanych głupich trafi, tak? Żeby, wiesz, to jest im po prostu niebezpieczne.
przypuszczam, że Paweł, no bo kto by tutaj inny taki kawał mięsa położył na tym, nie? Chyba tak. Na tym pokrywie od tej kanalizacji. Na pewno, bo wiesz, jak wrócił do domu, pewnie zobacz, wiesz, jeszcze może mu, wiesz, małżonka powiedziała, weź to mięso wywal, bo z tego tak za długo leży w lodówce, wiesz. W każdym bądź razie musiałyśmy ją zawołać, żeby to wzięła. My rumie, wiesz, bo ja nie wiem, czy ona po prostu widziała, że on to kładzie. Bo to też tak, wiesz, nie zawsze... Tak, a papa, wiesz... Nie zawsze jest w pobliżu. Jest w pobliżu, a wiesz, a ona tego... Ona też nie reaguje na wszystkich. No dzisiaj, jak wiesz, zobaczyła, że wracam ze sklepu, to od razu, wiesz, podeszła, co nie? I wiesz, jak ja przynosiłem ten, no to podeszła na drugą stronę, wiesz, drogi. Nie podejdzie bliżej, boi się jeszcze, wiesz, ale już było widać, że wiesz. Ona fajnie jak podchodzi i sprawdza, czy ktoś jest w garażu. Bo jeszcze tak łeb kupię, wiesz, łeb, wychyli i tak zagląda, tak? No. Teraz będzie Grabów nad Krosną, potem Ostrzeszów. Przecina tutaj ten. Niczego nie widać. Ściana. Znaczy był tylko stary bocian. Znaczy nie wiem, czy stary, w każdym razie duży. Wygląda, że teraz nasi projektanci przy budowie tych nowych dróg robią to samo co Niemcy, czyli skrzyżowanie jest wtedy tylko kiedy jest trójkąt, co nie? Natomiast jak już ma być skrzyżowanie pełne, to już wtedy robią ronda. Żeby nie było przelotu, wiesz, na wprost. Może jadę z tą prędkością, co jadę? Się parę razy, wiesz, na obszarach zabudowanych za mną jechał, rozumiesz? To w sumie fajnie zrobili te przejrzyste, że w sumie widać tego, a nie słychać, tak tutaj ten dźwięk się jak zakrzywywany jest przez tak, a wiesz,